Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Kochani, dzisiaj święty Paweł chce nam przypomnieć bardzo ważną prawdę. Bóg jest blisko ciebie, Bóg cię kocha, nigdy cię nie opuszcza. Nam bardzo łatwo zapomnieć o tej prawdzie, szczególnie wtedy, kiedy cierpimy, kiedy czujemy się źle, kiedy doświadczamy samotności. Wtedy łatwo nam uwierzyć w nieprawdę, że Boga to nic nie obchodzi. Że może właśnie dzisiaj cierpisz dlatego, że jesteś wielkim grzesznikiem i że Bóg cię zostawił. No Bóg tak nie zostawia. Gdyby tak było, to już by cały ten świat zostawił. A On jest przy tym świecie. On jest na tym świecie. On jest w twoim świecie. Jest blisko, tylko często Go nie doświadczamy, nie widzimy Go. Jest słońce? No jest. To dlaczego nie doświadczam promieni słonecznych? Bo się schowało za chmurą. Albo inaczej, chmury przesłoniły słońce. Słońce się nigdzie nie wybiera. Ono cały czas jest. I cały czas świeci dla wszystkich jednakowo. To my się oddalamy od słońca, albo przybliżamy. I albo doświadczamy jesieni naszego życia, zimy naszego życia, albo wiosny, lata. Bóg jest blisko, jest z nami. Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Choroba, cierpienie, samotność, długi, cokolwiek innego nie może nas oddzielić od Boga, ponieważ On się zbliżył do ciebie. On się zbliżył do nas bardziej niż my do Niego. On zrobił więcej ze swojej strony, On zrobił wszystko ze swojej strony, żeby się zbliżyć do nas. Ale nie po to, żeby nas ukarać, tylko po to, żeby nas przytulić. Bo Bóg naprawdę jest dobry. I kocha mnie i ciebie. I nie powinniśmy się bać niczego. Choć cierpimy, to On jest z nami. Bo nas kocha. Nigdy nas nie zostawia. Zawsze powinniśmy o tym pamiętać. Szczególnie wtedy, kiedy jest nam źle. I też wtedy, kiedy jest nam dobrze. Nie powinniśmy zapominać o tym, że dobrze jest nam dzięki temu, że Bóg za nas cierpiał, że Bogu było źle. Bóg, który nie musiał przychodzić tutaj na ziemię, nie musiał stawać się człowiekiem, ale chciał być z nami, chciał cierpieć za mnie, za ciebie, po to, żebyśmy my nie cierpieli na wieczność, żebyśmy nie byli samotni na wieczność. On pamięta o każdym z nas. On pamięta o wszystkim, o twoich urodzinach, o twoich imieninach. Pamięta naprawdę o wszystkim, bo ciebie kocha i nigdy nie przestaje kochać. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? No właśnie, któż przeciwko nam? Diabeł jest przeciwko nam, ale on już przegrał. My też możemy być przeciwko sobie sami. Możemy siebie nie kochać. Możemy niszczyć się, innych. Zrezygnuj z tego. Zrezygnuj z samozakłady. Przyjmij to, że Bóg cię kocha. Pozwól mu się kochać. Ciebie kochać. Pozwól mu na to. Jak? Trwaj. Trwaj w jego miłości. Trwaj w jego nauce. Módl się do niego. Nawet jeśli jest ci tak strasznie źle, że już nie masz siły nic mówić. To nie mów nic, po prostu trwaj przy Nim. Albo włącz sobie jakieś dobre nauczanie na YouTubie. Albo idź do wspólnoty. Trwaj. I pamiętaj, że Bóg zrobił o wiele więcej niż ty teraz. Oczywiście, nie każdemu z nas dzisiaj może być źle, ale zbliżamy się do takiego czasu umierania, szczególnie 1 listopad, 2 listopad. Będziemy wspominać naszych świętych, naszych wiernych, zmarłych i będziemy sobie przypominać o śmierci, że śmierć jest, ale nie jest czymś, co jest ostatecznym. Śmierć jest tylko przejściem do lepszego świata,
tam, gdzie już nie będzie bólu, cierpienia, chyba że nie jesteśmy dla siebie miłosierni, chyba że nie chcemy spotkać się z Bogiem, chyba że nie chcemy być blisko Niego, to wtedy tak, to wtedy będziemy cierpieć na wieczność, bo Bóg nas nie przymusi do tego, żebyśmy byli z Nim w jedności, tam, po tamtej stronie. Nie, On tego nie zrobi. On nigdy Ciebie nie przymusi do niczego, bo jest wolny, bo jest prawdziwym tatą, najlepszym tatą. Okej, dzisiaj tyle mam do powiedzenia. Wczoraj nie było odcinka, ponieważ miałem problemy techniczne. Jutro też nie będzie odcinka, bo jutro jest święto wszystkich świętych, więc czas na odpoczynek, na świętowanie. Życzę Tobie porządnego świętowania. Nawet jeśli jest Tobie źle w tym momencie, to możesz świętować. Możesz świętować z Jezusem, patrząc na Jego krzyż i podziwiać Jego miłość do Ciebie. Jak bardzo Cię ukochał, że zrezygnował ze swojego dobra dla Ciebie. Oddał Ci wszystko, co miał najlepszego, czyli siebie, swoje życie. A mógł żyć tutaj naprawdę dobrze, ale on zrezygnował z tego. Oddał się. Tobie się oddał, mi się oddał, bo tak bardzo nas kocha. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją miłość. Twoja miłość jest największa. Nie ma nic większego od Twojej miłości. Dziękuję Ci za Twoją miłość, uwielbiam Cię w Twojej miłości i proszę o więcej miłości, więcej miłosierdzia, więcej szczęścia i radości. Amen. Do zobaczenia w poniedziałek, jak Bóg da. Z Panem Bogiem i pozdrawiam.